Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i teraz od razu mówię już na samym początku, nie gwarantuję, że ten odcinek będzie jednym z dłuższych. Mam dosłownie kwadransik, żeby coś nagrać, więc tak sobie pomyślałem, no czemu nie Dark Souls 2 akurat? Ej, ale jak zejście? Dobra, moment. To bym kompletnie nie zauważył, gdyby nie to, że wyskoczyło mi małe okieneczko przypominające, że coś tam mogę zrobić. No pff. Zajebiście! Ej. Nie no, dzięki! Headshot! Ej, martwe ciało. Ej, to może tutaj ktoś spadł ostatnio. Ale dobra, jest skrzyneczka i jakaś wiadomość koło skrzynki? Nie, nie ma żadnej. Ej, tam ktoś wleciał. Tam prosto w tą korozję. Powodzenia. Ale dobra. Czarny łuk myśliwego i żelazne strzały. Nie używam łuków. Ale sprawdzić mogę, jak to wygląda. Czarny łuk myśliwego, a 25 zręczności aż potrzebuję do tego. Ha. Nie, to może nie. Ale czy mogę? Co ja teraz zrobiłem? Co on robi? Zieje ogniem? Co jest grane? No przecież... Słyszcie, bam! Ej, czy on pluje czymś? Ej, czymś tam żyga, okej, dobra. Tylko szkoda, że mimo tego, że przeciwnicy stoją tam dosłownie. W tym bajorze korozji to nic im się nie dzieje. A zresztą w sumie nawet jak im się dzieje, to ja tego nie widzę. Że ich zbroja podlega korozji. No dobra, no to jedziemy wyżej z powrotem. No liczę szczerze na jakieś ognisko, bo bardzo by mi się teraz przydało. Ale niestety nie. Tutaj nie ma nic łatwo. Ci wstaną? Bogu dzięka, nie! No dobra, no jak tak tylko stoisz? To naprawdę nie jesteś żadnym przeciwnikiem dla Piechola w tym stanie. Tu ktoś zginął? Jak? Pewnie ktoś się dał tutaj zapędzić w jakikolwiek z możliwych sposobów. Z wielką pałką tutaj chodził. Ale chyba z moją tarczą. No właśnie, i dlatego chcę ją zmienić. Ej, ale dobra, on próbował pić i zginął, ale ja nie mam czego pić, więc może nie zginę. O-o. Nie, źle patrzę teraz na każdy posąg. Królowa? The Queen? Dobra, no to szkoda, że jestem pusty, ale no to ukłońmy się. Your Majesty. Nie, spokojnie, taka sytuacja była też w Dark Souls 1, tylko tamta pani była większa i miała jeszcze większy biust. Przez to ją bardzo dobrze pamiętam. Ale moment, czy tam koło niej ktoś stoi? Czy to są po prostu na gobelinach jakieś wzorki, paciorki? No dobra, pogadajmy. You have fought admirably on your journey, cursed undead. Ej, nie nazywaj mnie tak. Queen of Drangleic. Nie jest miłe. Ale dobrze trafiłem z królową. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land. King Vendrick, as he was called. No, co z nim? He found the strength to rule his people. And when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. A co z takim nieumarłym jak ja, na przykład? He never took the true throne. No to czy tron to zajmujesz ty, z tego co widzę, i to jest chyba twoje jedyne zajęcie w całym życiu. Siedzenie z dupskiem na krześle. No co prawda ozdobnym. No ale okej, co tutaj robisz? Czekasz po prostu aż ktoś podejdzie? I zagada. No musi być ci nudno. We have no need for two rulers. O, moment, ona mówi teraz o sobie, że ona chce przejąć tron. Czy mówi o mnie? Nie, no to z taką mordą. Aha, i cisza. Ej, czyżby... A, faktycznie. Jest na tyle dystyngowana, że nie powtarza się po prostu. Jak królowa coś raz powie, to już jest świętość. Dobra, gdzie jest Vendrick? Hello. Znaczy, nie jestem godzien, to na pewno. Nie w tym stanie, ale jakbyście dali mi jakieś ognisko, to już będę bardziej godny tego przedsięwzięcia. Spotkania z królem. Czyżby faktycznie tu? Sorry, błyskawica, ale to co nad tobą? Dobra. Pomóż mi. Słaby punkt, koń. Ej, nie, naprawdę, w takim stanie nie jestem w stanie go pokonać, więc muszę się naprawdę cofnąć teraz do ogniska, przy okazji zobaczę jeszcze, czy po drodze niczego nie pominąłem.
bo czasami naprawdę oczko potrafi się zabłądzić gdzieś i nie dostrzec rzeczy oczywistych. Ej, ja już myślałem, że tam jest kolejne zamglone przejście, ale też kurczę, moment, jak ja tutaj wrócę od ogniska, to tutaj będą stali nowi przeciwnicy. No, mam nadzieję, że nie ci z kamienia. Ej, a poza tym te lustra. Którymś z nich jest boss, no widziałem na trailerach przecież. Musi gdzieś być. Ach, ale mam nadzieję, że to ognisko naprawdę nie jest aż tak daleko. Że mi się tylko wydaje, że dystans jest naprawdę spory. Co to za dźwięki? Nie, no niech mi ktoś wytłumaczy, proszę. Złowrogie dźwięki w złowrogim zamczysku. No naprawdę to nie działa dobrze. Na moją kondycję psychiczną. Ej, zapomniałem o tym. Ach, no dobra. Oczywiście ostatnie musiałem je dziabnąć. Na tyle, żeby mnie zatruć. Nie, ale nie uciekałem przed nikim chyba, nie? To nie będzie żadnych przykrych niespodzianek. Ale momencik, teraz sprawdźmy. Tak, pluje. Dobra, w dalszym ciągu. Okej, okay, ci się nie ruszyli. Na szczęście. Może jak pokonam króla dopiero. Ej, ale serio, to uruchomiłem? Uderzeniem. Ej, tu wybitnie wygląda, by w kącie ktoś miał siedzieć, nie? No ale tak samo tutaj. Dobra, momencik. Ej, bo my weszliśmy przecież tutaj, w to jedno z tych przejść. Czyli tu będzie jeszcze jeden duży, tak? Gdzieś chodził sobie grzecznie. Ej, nie, tu jest na posterunku. Ale jest też i skrzyneczka. Ej, dobra, ale stoi tyłem. No nie będzie stał długo na pewno, piechol, ruchy, no fuck. Ale jesteśmy już bardzo blisko ogniska. Czyli tak mi się wydaje. Dobra, liczę na to, że to jest ostatni. Jeszcze go rozwalimy, no. Chodź. No ja znowu są tarczą. Zapomniałem, że oni tak lubią robić. A tu sobie wyczarujemy coś szybko na broń. I dziabniemy parę razy i może się uda. No nie mamy stusu, muszę używać rozżarzonych klejnotów życia i niestety, no troszeczkę mnie to boli. Bo zawsze dobrze jest mieć ich zapas, ale to... Aj, nie. Cholernie blisko śmierci, cholernie blisko. Więc trzeba się oddalić. I dosłownie i w przenośni, bo oddalić od przeciwnika, ja oddalić od śmierci zarazem. Tak jej zajebał! Nie, dobra, już. Już wycofuję się, już, spoko. A nie, dobra, mam coś na dystans, coś zostało. Ej, emisja mocy. Dobra, to dziob raz. Ej, sporo. Dziob dwa. No dobra, no, widocznie wtedy jakimś cudem nie trafiłem jej w tarczę. Trulanka. Kulanka i emisja. Dobra, i teraz ona się wycofuje, teraz zdążę jeszcze jedną posłać. Ej, próbowała szarżować, no to jeszcze jedną za karę, no i jeszcze... Ej, nie mam już więcej. Ej, mam coś jeszcze, mam taką mroczną sferę. Nie jest dobrze. Not good. No, zwłaszcza ja będę strzelał w filary, ale nie, powinno chyba ją wykończyć. Któryś raz nawet strzelony w tarczę, no właśnie. Trzeci. Jak się okazuje, no i proszę bardzo. Jeszcze sprawdziłem, co w tej skrzyneczce. Przed tą broń. Mam nadzieję, że nie mam na myśli wroga. I że tutaj coś znajdę. Oj kurczę, nie mam tarczy. Fuck. Nie, a na szczęście pułapki też nie. Wielki miecz mastodonta. Okej, okay, jak to wygląda, jak to się sprawuje? O cholera. Ej. Ej, jest ciężki w kurwę. Ej, nie, ale wygląda naprawdę świetnie. Nie wiem, że dzisiaj za dużo przekleństw poleciało, mogłem się opanować. Ale czemu też nie chcę otworzyć? Ej, w ogóle już mogę się nie posługiwać. Dziarsko, pięknie. No ale nie ma pchnięcia. Mój wielki królewski miecz ma pchnięcie w miejsce ciężkiego ciosu, ten ma takie machnięcie, a tym czasami ciężko trafić. A poza tym jako drugie co ma? O, też obrót. Ej, jakby co? Jest dobrze. Nie, ale jednak wielki miecz trzeba będzie wrzucić. Okej, okay, do ogniska. No a później pokażę wam tylko tamtego bossa i naprawdę już będę musiał powoli kończyć ten odcinek. Teraz jeszcze tylko ocenimy straty. Jak bardzo sobie utrudniłem podchodząc do tego ogniska. Ile z tych wszystkich przeciwników podległo respawnowi? Okej, okay, ci z kamienia tak, jak najbardziej tak.
Ja ci duzi też. No, 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 no. Wszystko na sprincie w takim wypadku. Ale ci na górze pewnie też. Ole. Ale przerąbane tutaj się będzie dostawać, jeżeli będę ginął przy tym bossie. Jeżeli tam w ogóle jest boss, oczywiście. No dobra, tutaj stoją sobie ludzie. Tak po prostu. Ktoś gdzieś pluje, coś czymś żyga. Ej, ale moment, czy to już nie powinno być przypadkiem tych dwóch żołnierzy? Nie, tutaj dopiero będą po tej stronie. No, oh, no na szczęście nie zatruty. Dzięki. Cholera, stoją. Ej, ale nie przypominam sobie, żeby ich było trzech. Myślałem, że dwóch. Fuck. Ej, nie, dobra, może jakoś ich wyminę, ominę? Coś, jakoś coś? No nie jestem zatruty jeszcze. Dobra, ale oni mogą przejść tutaj. Niech sobie przyjdą. Dobra. Tak, tak, atakiren, atakujcie, atakujcie. Może jakaś krytyka uda mi się trzeba. Wow! No tego to się po tobie, kochanieńki, nie spodziewałem. Zaskoczyłeś mnie. Można powiedzieć, że jestem pełen podziwu, ale tamten pięknie zleciał. Dobra. To był dobry ruch z mojej strony. Ej, ale co tak mało? Czyby serio musiał sobie rzucić wielką, magiczną broń? Nie no, jest jeszcze blisko, że mógłbyś zaatakować. I w sumie teraz masz nawet okazję, ale nie. Jakieś przedbiegi robi. Podchodzi, schodzi, podchodzi, schodzi. Nie jestem w stanie go skumać, ale no. Dobra, na szczęście. Odrobinę byłem szybszy. Dobra. Ej, ale kurczę, nie mam naprawionego pierścienia. Ej, a to w sumie dobra. To nawet się dobrze składa, będę mógł go zmienić. Okej, na szczęście wchodząc w błyskawice, które już stoją w miejscu, nic mi się nie dzieje. Jak? Ej, no dalej, gin. No, umrzyj! Die! Thank you very much. Zostawiłeś coś? Ej, no. Wiem, że byłem troszeczkę niemiły na końcu, ale mógłbyś coś zostawić. Ej, dobra, jeszcze wrzucę sobie. Zamiast tego zepsutego pierścienia, pierścień dający więcej do obrony. Ej, albo coś, co zwiększa moją równowagę? Nie, 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 nie. Gdzie on był? No, tutaj się ukrył, ale mam plus jeden. Dobra. No i teraz. Turlu, turlu. Turlu, turlu. Turlu, turlu. No kurde, ten, no znowu. Ale na szczęście tylko jedna. I was też. Nie, dobra, ty też zostałeś sztuk jedna. No ale proszę cię, schowaj tą tarczę. Moja magiczna broń zaraz naprawdę przestanie działać. No, no machnij! No prowokuję cię do ataku. Aaaa, no właśnie. Wiedziałem. Myślałem, że zdążę mu machnąć ten odcięcie głowy, ale nie. Ruszył wcześniej. Dobra, jeszcze z dwa ciosy jestem w stanie wytrzymać. Albo nawet trzy. No wiem, że tutaj lepiej by zadziałał backstab, ale... Ej, może teraz sprawdzę? Niestety nie, ale na szczęście to combo było na śmierć już. Ostatnie w jego życiu, jakie zobaczył. No ale pewnie po reinkarnacji zobaczy znowu. Ej, nie, 20 tysięcy. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Ale dobra, jeszcze tutaj polecę. Nie wiem, czy to było mądre z mojej strony, żeby ich tak zostawić, a poza tym, żeby się nie napić zawczasu ze stusa. Okej, ci będą pilnować królowej? Nie, królowa jest sama. Co prawda mogą tutaj podejść. Próbować. Ja mam, co ktoś napisał? Stanowisko strzeleckie. Ej, pewnie można by. Nie no, zapewne, pewnie, że tak, ale po co? Nie no, dobra, bosik. Znaczy bosik, to może być Wendrik, czy tam jak on się tam nazywał. Król królów, to ten, który nie zasiadł należycie na tronie, bo zajął się... Ej, smoczy jeździec? Czy tego już nie było? Ale czemu dwie sztuki? Oho! Dobra, gdzie jest ten drugi, bo coś we mnie strzeliło, rzuciło czymś. O cholera, nic to nie zabrało, nie wjeżdżę. Nie, to już więcej, ale trzeba trafić. I też cały czas być w ruchu, bo chyba tam smoczy jeździec strzela z góry. Dodatkowo. To jakby tutaj na dole nie było wystarczająco trudno. O cholera, dobra, jedna taka strzała, jedna buła jest po mnie, więc nawet nie wiem, czy teraz będę miał możliwość, żeby się napić ze stusa. Fuck! Dobra, teraz muszę. Jak nie teraz, to nie będzie już takiej okazji. Uhuhu! Jaki fuks! Ale dobra, to gnisty pokos mi zostaje. On zabiera trochę więcej, ale zdecydowanie więcej. I cholera, zeskoczył. Dobra, muszę się napić. Po prostu muszę. Ale cholera, dobra, mam nadzieję, że teraz już nie będziecie strzelać z góry, skoro jesteście wszyscy tu. Czyż nie? Ej!
Dobra, jestem w stanie ich położyć. Naprawdę jestem w stanie ich położyć za pierwszym możliwym podejściem. Dobra, nie. Dystans. Ale tak, włócznią. No jeszcze jedna taka i będziesz martwy? Tak jest. Pozostaje tylko jeden. Z krótszym zasięgiem niż się spodziewałem. I po wszystkim. Wunderwa! Nie, naprawdę. Victory is mine. Dusza smoczego jeźdźca. Raz jeszcze, bo już chyba miałem taką. Ale dobra, udało się. Czyli żaden wielki boss, tylko taka mała potyczka wręcz, można powiedzieć. Mogę się pokusić o takie słownictwo nawet. Zbliża się skarb. Krezus. Ha? Udało się. Tak, prawda, udało się za pierwszym razem. Ja, naprawdę dużo jest złota leży. Jeżeli to jest złoto, oczywiście. O! Nasz stary znajomy. Zastanawiałem się, kiedy cię spotkam wreszcie. A dobra, pozwól najpierw rozpalę ognisko. Dobra, i teraz pogadajmy. Nawet nie pamiętam. Ej, serio, nawet nie będę się silił na przypomnienie sobie, jak masz na imię. Widzicie, on też imienia nie używa, też zapomniał. Aha, jak tam twój miecz? Bo słyszałem, że może być trefny. Serio, że to może być podróbka. No dwie były koło ciebie, nie wiem czemu ich nie zaatakowałeś. Nie no, jeżeli od kilku pokoleń, to raczej nie podróba, nie? Chyba. Może całe pokolenia żyły w kłamstwie. No coś mi zalatuje faktycznie szwindlem jednak. King's gone. The people have a mad glint in their eyes. Co takie szaleństwa w moich oczach? Dobra, ale powiedz, ile z nich pokonałeś? Serio, bo póki co tutaj po drodze nie spotkałem ani jednego trupa, oprócz tych, których sam zabiłem. Aha, dobra, coś jeszcze? Nie, wszystko z jego strony. Okej, to można jeszcze rzucić okiem tam, ale dosłownie tylko rzucić oczkiem. Okej, lustra. Wietrze bossa całkiem niedługo. Takiego prawdziwego. No bo sorry, dwóch smoczych jeźdźców, dobra, było ciężko, ale ej, dałem sobie radę. Jeszcze tutaj pozostaje rzucić oczkiem. A tutaj co znajdę? Czyżby zgubę? Coraz wyżej. Ej, dobra, jeden rycerzyk. Czyli no problem at all. Powinno tak być przynajmniej. Ej, no przecież ten był dobrze trafiony. Czemu tylko tyle? Nie, ale serio, w tym momencie kochani, niestety będę musiał powoli kończyć odcinek, więc udam się tylko szybko do Majuli. Bo mam taką możliwość i sposobność. No ten już tam się nie cofnął, na szczęście, do mnie. Aż tak daleko. Ale dobra, to już sobie po nagraniu ulepszę postać, więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!